Szczęść Boże, coś Wam powiem. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Owszem, ale nie oznacza to wcale, że jesteśmy tacy sami. Bóg nie wziął foremki do ciastek i tej zmieszanej gliny nie wciskał w nią. Bo każdy z nas jest różnorodny, tak jak i Bóg dla każdego objawia się inaczej. Podobieństwo jest w miłości i świętości, do której zmierzamy. A jak wygląda nasze życie? Często, jak to wspomniane dzisiaj ubranie, stare i zniszczone, które nadaje się do wyrzucenia. Można je połatać, tylko czy to zda egzamin? Przecież Bóg wchodzi w nasze życie w różnych jego etapach. I czasem to, co On nam oferuje, nie pasuje do naszych przyzwyczajeń. Poruszony dziś przez faryzeuszy temat postu jest punktem wyjścia do dyskusji o nowych metodach działania Ewangelii w naszym życiu. Sami możemy dostrzec, że to, co wystarczało naszym dziadkom, dziś jest niewystarczające. Kiedyś może podchodzono do tematu wiary z nastawieniem, że tak musi być i koniec. Dziś przyjmowanie czegoś, bo tak było zawsze, nie sprawdza się. Stąd może są różne tarcia między pokoleniami w duszpasterstwie. Nie jestem zwolennikiem wyrzucania wszystkiego, co stare, ale i także nie będę uważał, że jak coś się przypudruje, to będzie właściwe. Sztuką jest połączyć stare i nowe. I to nie zawsze jest możliwe. Jak z tą łatą do ubrania, jak z winem w nowych bukłakach. Pewnych rzeczy zrobić się nie da. Ale bazować na tradycji należy. Jednocześnie dając jej nowe możliwości rozwijania. Jezus, wchodząc w utarte schematy myślenia i działania społeczności, w której żył, wydawał się być rewolucjonistą i wichrzycielem. Tak to odbierano, bo robił coś, czego nikt się nie spodziewał. Ba, nawet nie myślał, że tak wypada robić. Chociażby zadawanie się z grzesznikami, wizyta w krainie gadareńczyków, rozmowa z kobietą cudzołożną, powołanie celnika i złodzieja na apostołów. To wszystko ludziom się w głowie nie mieści. A on wszystko to czynił, bo w każdym z nas jest złożony obraz i podobieństwo do Ojca. Post jest sterem ludzkiego życia i kieruje całą łodzią naszego ciała. Tak powiedział święty Piotr Chryzolog. Post był i jest praktyką pokutną, która przyczynia się do zdobycia panowania nad popędami i do wolności serca i do wyjednania miłosierdzia Bożego. Nie da się pościć, kiedy miłość i miłosierdzie są obecne w Jezusie Chrystusie. Jedyną możliwą postawą była radość i szczęście. Przecież ten, który stał się człowiekiem, ukazał nowy sposób nawiązywania relacji z Bogiem, nowego ducha, który zrywał z dawnymi wzorami postępowania. Aktualnie żyjemy w czasie oczekiwania na ponowne spotkanie z miłością. Dlatego każdego dnia mamy odnawiać się, wyzbywać rutyny, podejmować post od tego, co nie pozwala nam iść naprzód ku świętości. Młode wino wlewa się do nowych bukłaków, bo życie Boże zaczyna się w nas od chrztu. Zachowujemy swoją tożsamość, nie pojawia się nowy człowiek, ale my zaczynamy żyć nowym życiem, życiem Jezusa. Kiedy nasze życie, które jest szatą, rozerwie się, Bóg je łata w sakramencie pokuty. Przecież naprawa naszego życia to nic innego jak takie nieustanne zwracanie się ku Bogu. Tylko On ma odpowiednie łaty pasujące do naszego życia. Z Panem Bogiem.